Nazywam się Mateusz Gzik, jestem absolwentem SWPS Grafiki i witam w moim studio na Nadodrzu. Cześć, cześć. Ja się nazywam Ola Więcławska i też skończyłam SWPS i wylądowaliśmy nagle trochę przypadkiem tutaj razem. To, co my tu robimy, to tak naprawdę ciągle jest freelance. Jesteśmy oboje freelancerami, którzy działają trochę pod jedną marką, którą jest Zerka. Projektujemy, fotografujemy, dealujemy plakatami, fotografiami. To jest projekt DecoTiff. Przestrzeń biurowa, w której jesteśmy, została połączona z tym sklepem, który wcześniej działał tylko i wyłącznie w internecie. No i siłą rzeczy jest to taka troszkę galeria, trochę studio projektowe. Przestrzeń także, w której sporadycznie dzieją się jakieś rzeczy. Ostatnio była muzyczna noc na Dodrza, przyszło dużo ludzi, było naprawdę fajnie, ale głównie jest to nasza taka przestrzeń do pracy. Pokażę Wam teraz w skrócie, co tutaj robimy, jak projektujemy, jak wygląda proces projektowania logo. To jest tak zwany przycisk ASAP. Jak klient chce coś na przedwczoraj, na ASAP, to wtedy tutaj Ola otwiera program Adobe Illustrator, naciska na ten przycisk i logo się samo projektuje. Wychodzą z tego wybrane znaki w różnych wariantach, które często sobie drukujemy po to, żebyśmy sobie sami zobaczyli, jak one wyglądają z daleka, z bliska, jak wyglądają po wydruku. Czasami dobrze jest się gdzieś wyłączyć, pojechać, przewietrzyć głowę, spojrzeć na ten sam projekt trochę z innej perspektywy. Na zadanie, bo my jesteśmy tutaj multizadaniowi. Ola głównie się specjalizuje w grafice. No Mateusz to w ogóle się potrafi chwytać naprawdę chyba wszystkiego. Robi przecież i filmy, i zdjęcia, i grafiki, i obsługę social mediów ostatnio. Może powiem o tej maszynie ciekawej, która jest takim naszym lekiem na całe zło. Jest dedykowana do reprodukcji grafik i fotografii i ma możliwość drukowania w RGB. Wcześniej prowadząc sprzedaż w sieci, po prostu byłem uzależniony od różnych drukarni. Różnie to bywało. Czasami jechałem odebrać na drugi koniec Wrocławia 10 wydruków, okazywało się, że czarny wyszedł nie tak. Przede wszystkim oszczędność czasu. Mateusz się właśnie zajmuje głównie z pasji, myślę, fotografią i fotografią Wrocławia przede wszystkim. Mieszkaliśmy po sąsiedzku i do tej pracy jeździliśmy razem. To często było tak, że jedziemy, umawiamy się, że na 9 idziemy do pracy i nagle: ej, Olka, ale ja się muszę tutaj zatrzymać, bo jest takie super światło. I był pit stop i 2 godziny Mateusz robił foty, bo akurat fajnie zaświeciło światło na ten i na ten budynek. To jest zdjęcie z drona wykonane na Brochowie we Wrocławiu. Jest taka jedna z większych stacji rozrządowych, super miejscówka. Właśnie takich rzeczy szukam fotografując. Szukam wyjątkowych kadrów, ciekawych ułożeń, ciekawych motywów graficznych. Tutaj jest zdjęcie z tego samego miejsca, ale z wysokości jakieś ponad 300 metrów. Nigdy raczej nie czułem takiego wypalenia zawodowego. No i fajnie, że to się tak poukładało wszystko.